Nie no, serio nie bierzesz udziału dalej w tym kalendarzu? Bądź jak ta właśnie osoba, która wygrywa tego oto skina. No i po prostu dołącz! To jest bardzo proste. Łapka w górę pod tym filmem, subskrypcja na moim kanale i komentarz z hasłem podanym podczas filmu plus pole, które chcesz odkryć. No, mega proste zasady, oglądaj do końca, będę ci naprawdę wdzięczny i życzę powodzenia. A więc yo, Szymon Zmeczki, z tej strony Genetyko i w dzisiejszym odcinku postaram się znaleźć najlepszą skrzynkę na CSGO skinsie, która odda nam jak najwięcej, można powiedzieć, wartościowo. Przeliczając na procenty, więc od razu zróbmy sobie battle z pierwszymi skrzyneczkami do testowania. Jest to battle za 1000 zł swoją drogą, więc już sporo. Mam tutaj Akacze, Water, Ruthless i Barrel Bash Case. No i zobaczymy, czy któraś z tych skrzyneczek nas jakoś pozytywnie zaskoczy. Wszystkie te skrzynki testuję na buście i żadna wartość z tej skrzynki nie przekracza 100 zł. I póki co zaczynamy naprawdę przyjemnie, choć, no dobra, nieważne. Myślałem, że będzie nieco lepszy stan, nie zaczynamy jednak aż tak bardzo przyjemnie jak myślałem, ale w tym momencie trafiam bardzo, bardzo dobrego skinka. Dwa otwarcia i póki co zwraca nam się to i jest całkiem przyjemnie. No ale zobaczymy, no jeszcze mamy dużo skrzynek przed nami, jeszcze tutaj wiele rzeczy można zaskoczyć, takich jak chociażby ten The Empress. Ostatnie kałaszki, Fire Serpent, Bank, no okej, The Empress teraz dla nas, więc jest w porządku. No i Water Cases, z tych Water Cases'ów niech was to nie zmyli, że one kosztują 63 zł, ale serio możecie dostać bardzo, bardzo mocarne itemy. No, chociażby teraz, no widzicie, 235 Ocean Drive, 114 Hyper Beast. Wiadomo, że nie jest to co każde otwarcie, bo jakby się to miało opłacać w stronie, ale Fire Hyper Beast za 520 kolejny, to jest bardzo, bardzo dobry drop. Ja pierdzielę, ej, wydaje mi się, że mam tego battla w kieszeni. Tylko żeby teraz nic głupiego się nie stało po tym, jak to powiedziałem, żeby żaden karambit nie wypadł, ani żeby żaden motylek nie wypadł. Bo nic innego nas na skrzynce Ruthless nie zabije. Chociaż dobra, no jeszcze Huntsman chyba może nas zabić. Więc bez kos, po prostu bez kos. Bez kos po prawo, no po lewo bym jakąś przygarnął, no nie będę mówił, że nie. I zobaczmy, co tutaj się jeszcze stanie. No ostatni Ruthless, póki co nie widzę żadnej kosy, ale i tak battle oddał bardzo, bardzo spoczko. To jest już 2x, a nawet nie doszliśmy do skrzynek eventowych. Więc zobaczmy, skrzynki eventowe, 1000 zł różnicy, no i tutaj Botisamu ma mierne szanse na wygraną, to jest 1200 zł różnicy, nie mówisz zerowe, bo nie takie rzeczy widziałem naprawdę na CSGO skinsie, ale póki co, no skrzynka Water najbardziej mnie zaskakuje, ona nazywa się Water Case chyba, no raczej na pewno nawet nazywa się Water Case, więc bardzo, bardzo pozytywnie zaskakuje i póki co... Ze wszystkich skrzynek, które w dzisiejszym odcinku przetestowaliśmy, jest to najlepsza skrzynka. Przetestowaliśmy bodajże 4 skrzynki. Tak. I Water Case wykazał się najlepiej. Zobaczymy, jak będą się wykazywały kolejne skrzynki, którymi będą na pewno awupki, którymi będą na pewno również Duck Case. Duck Case też był spoko, z tego co pamiętam. Ninja. I do tego jeszcze Giga była Hole i Striking Ninja. No ale te, chociaż nie, wiecie co, zróbmy sobie może po 3. Teraz możemy sobie dołożyć jeszcze 3 tego i jeszcze nie, 3 te, ej dobra, jest idealnie. Jest idealnie, mamy 20 skrzynek i zróbmy to sobie na 3 osoby. Bang. Zróbmy underdoga, albo czemu nie. I tak liczą się dropy, zobaczyć po prostu jak co leci z tych skrzynek, a nie komu to wypadnie. Chociaż wiadomo, że najlepiej było jakby wypadł botowi Rosso i botowi Alexowi, ale no zobaczymy. No a awupki, pierwsza skrzynka, no i my widzę, że już trafiamy Wormgada, który jest nie najtańszym skinkiem. No i znowu Wormgad, ale on trafia jeszcze pop AWP. No jest spoczko. Byleby tak dalej. No, Ateris to nie jest najlepszy drop, szczególnie po poprzednim odcinku, który macie aktualnie w karcie, który też bardzo serdecznie zachęcam do obejrzenia, gdzie dowiedziałem się, że AWP Ateris kosztuje naprawdę grube siano w dobrym stanie. No, a Botrosso mógłby zacząć coś trafiać w końcu, co? Botrosso, zajebać ci strzała? Halo, Botrosso, budzimy się do życia. No i te Duck Case, ani AWP-ki póki co nie popisują się, szczerze.
lepiej zapamiętałem te duck case'y. No po prostu lepiej zapamiętałem te duck case'y. Striking Ninja od razu zaczyna sobie z kałaszkiem Redlinem, 124 zł, bardzo, bardzo w porządku. I kolejny kałaszek Redlining za 124, bardzo, bardzo w porządku. Szczerze, wydaje mi się, że CSGO Skins jako strona ma skrzynki najlepiej zbalansowane pod grywalne skiny. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, jeżeli macie inne zdanie, ale wydaje mi się, że naprawdę, jeżeli chcecie dostać jakieś grywalne skiny ze skrzynek, jeżeli nie wpłacacie po to, żeby sobie zarobić, co jest oczywiście właściwym nastawieniem, no to na CSGO Skinsie w każdej skrzynce macie fajne grywalne skinki. Więc to jest bardzo spoko, że to nie jest na przykład, że dostajecie gówno, totalnie niegrywalne, tylko patrzcie, no, See Later, Primal Saber, Redline, Inferno, no to są wszystko skiny, którymi ja bym mógł normalnie grać. Nie byłoby mi kompletnie wstyd, że gram takimi skinami. No i spoko, Hyper Beast znowu trafia, no i nie, z tego battla, to jeżeli miałbym wybrać jednego zwycięzcę, to tego, co dawał te Redline, to był chyba Striking Ninja, no ale żadna skrzynka się nie popisała. Nie, to jest Striking Ninja, czyli tamten to był po prostu chyba Ninja Case. 1500 na 3 osoby oddało, no to właśnie to też nie jest najlepszy wynik. Czyli Ninja Case kontra, jak nazywa się ta skrzynka, Water Case, póki co mamy starcie. No ale spróbujemy sobie jeszcze G2A Case'y, All Star Case'y i Cyber Case'y. No i później wyłonimy trzech zwycięzców, po których ustalimy tak właściwie, kto jest najlepszy na CSGO Skinsie, a tak właściwie jaka skrzynka jest najlepsza na CSGO Skinsie. No wydaje mi się, że fajne zestawienie. Co Water Case kontra Ninja Case, no ale zobaczymy, może jeszcze w tym battlu coś dogoni te właśnie skrzyneczki. No co, fajny start, ale niestety mamy tryb underdog ustawiony, więc jest on fajny dla botów, nie dla nas. G2A Case też skrzynka, którą wspominam dużo, dużo lepiej, która potrafiła sypać kosy, a co, nie pokazuje się z żadnej dobrej strony. Headshot, no okej, okay, no tylko że to jest 36 zł, swoją drogą, ten skin jest przepiękny. No znajdźcie mi osobę, która powie, że ten headshot jest już takim serio brzydkim skinem. Nie mówię, że wiecie, no na przykład, o, tutaj jest lepszy, tutaj jest gorszy, tylko osoby, która serio powie, nieironicznie, że headshot jest brzydkim skinem. No, ja chyba nie znam takiej osoby. No ale All Star Case'y też nic ciekawego nam nie oddają póki co. I miejmy nadzieję, że na tych Cyber Case'ach, albo jeszcze na All Star Case'ach, kto wie, bo teraz co nas przegoni, no bo to jest niewielka różnica, to jest tak naprawdę 20 kilka złotych różnicy, a skrzynki kosztują sporo. No, teraz 24 złote, Cyber Case'ik, oj, no i w tym momencie wydaje mi się, że losy naszego case battle zostały przesądzone. No już w tym momencie nawet na pewno. Chyba że bot Emily nagle się postara i bot Rosso jeszcze na... Nie. To nie tak miało wyglądać. No i bot Emily, ostatnia skrzynka, muszą oboje coś trafić droższego ode mnie, no i nie trafiają. Więc robimy sobie podsumowanie dzisiejszego odcinka. Czyli 5 skrzyneczek Water Case, czyli póki co mojej ulubionej, mogę powiedzieć, skrzynki na CSGO Skinsie, i Ninja Case, czyli drugiej ulubionej, bo te skrzynki najlepiej oddały. 4 osoby, tryb standardowy, 500 zł. No i lecimy z tym. 10 skrzynek, 10 rund. To będzie jeden z dłuższych odcinków w ostatnim czasie na moim kanale. Swoją drogą nagrywam teraz odcinki na zapas, bo idę na wycinanie migdałków, więc jeżeli nie odpisuję wam na Discordzie, to jest to spowodowane tym, że prawdopodobnie nie jestem w stanie. A propos Discorda, to też wbijajcie do opisu, bo warto. Bo po prostu warto, no co ja was będę dużo przekonywał. Macie tam najnowsze informacje o odcinkach, giveaway'e, wyniki giveaway'ów, jeżeli mnie nie ma. No i stały kontakt ze mną. Więc jest to całkiem spoko. No i skrzynka Water Case też jest całkiem spoko. No bo każdemu oddało po trochu, no ale zobaczymy, może jeszcze Ninja Case pokaże coś lepszego i będę mógł go ogłosić oficjalnie najlepszą skrzynką na CSGO Skinsie. Mr. G do nas dobił jakiś, który dropi totalny syf. No gdyby to był underdog, to na pewno Mr. G by się popisał i na pewno by tego battla wygrał. No a underdog to nie jest i my też raczej tego battla nie wygramy. Co możemy dostać najdroższego? No możemy dostać Bayonetta, ale szanse na to są znikome. No, Water Case. Water Case wydaje mi się, no na podium
łącznie przez tego Neon Raidera w tym momencie z Ninja Case'em najlepsze skrzynki na CSGO z kinsie budżetowe. Zachęcam do sprawdzenia oczywiście z kodem Genetic w tym właśnie miejscu, 10% bonus do depozytu, 2 złote 10 groszy na start i również macie jeszcze 2 giveaway, jeżeli one zostaną rozlosowane, to zrobię dla was giveaway na rękawiczki i na kolce dla wpłacających, więc koniecznie sprawdzajcie, 76 osób tutaj, 74 tutaj, im więcej wpłacicie, tym większe macie szanse, ale wszystko z głową i dostajecie informację, czy wygraliście od razu po wpłaceniu. Dzięki za oglądanie, elo!